Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju koncert Świerczkowiacy papieżowi, przygotowany z okazji jubileuszu stulecia urodzin świętego Jana Pawła II w hołdzie jego pamięci. 16 października obchodziliśmy również kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Dzisiejszy koncert został objęty patronatem honorowym marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Uroczystość wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych w naszym województwie pod nazwą Małopolska świętemu Janowi Pawłowi II. Widowisko otworzył polonez do muzyki Tomasza Kisewetera, bo parafrazując słowa podkomorzego z pana Tadeusza, polonezem czas zacząć ważne, prestiżowe wydarzenie, a takim bez wątpienia jest nasze spotkanie z państwem. Polonez to przecież taniec narodowy, symbol rodzimej tradycji, wielowiekowej kultury, wartości szczególnie drogich papieżowi. Dziś właśnie działający od 56 lat zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy zaprezentuje najpiękniejsze tańce, zagra i zaśpiewa ulubione melodie i pieśni Karola Wojtyły. Na wstępie wysłuchamy pieśń maryjną z wieży, a Świerczkowiacy zatańczą fragmenty suity z regionu Spisz. Dodam, że wszystkie aranżacje muzyczne opracował pan Andrzej Radzik. Choreografem zespołu jest pani Wiesława Hazuka. Choreografię grupy młodszej przygotowała Beata Hazuka-Skoropat. Chórmistrzem Świerczkowiaków jest pani Marta Cichoń. Niech to będzie nasza wspólna podróż sentymentalna szlakiem papieskich wędrówek, fascynacji górami, turystyką i folklorem, narodową twórczością, maryjnym kultem, ojczystą przyrodą. Warto przypomnieć, że nasz ukochany Ojciec Święty dostrzegał w urodzie i potędze gór obecność Boga. Patrzył na Tatry, Pieniny, Beskidy poprzez pryzmat duchowości. Mówił, cytuję, w górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór. Oh,
Kiedy wspominamy Jana Pawła II, myślimy nie tylko o jego geniuszu intelektualnym i etycznym, ale przede wszystkim dostrzegamy w nim duchowego przewodnika, wspaniałego kapłana, strażnika wartości, estetę i erudytę, człowieka wielkiego w postawie i skromności. Zawsze imponował wesołością, pogodą ducha, mądrym żartem. Wszyscy dobrze pamiętamy papieskie anegdoty i historyjki, wplatane w wypowiedzi jakby od niechcenia, z przymrużeniem oka, miniaturowe dygresje, wzbogacające homilie, budujące nastrój i więź z wiernymi. A opowiastka o wadowickich kremówkach stała się chyba najlepszą, choć niezaplanowaną reklamą tych ciastek. I myślę, że każdy z nas w jednej chwili zapragnął poznać ich smak. Wspominając Jana Pawła II, widzimy też w nim przyjaciela najmłodszych, obrońcę poczętego życia. O dzieciach mówił, że, cytuję, są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę. Ojca Świętego pamiętamy również jako patriotę, który w służbie ludziom i Kościołowi, w drodze do świętości, nigdy nie zapomniał o swej ojczyźnie. O Polsce mówił niemal wszędzie przy okazji różnych wystąpień, spotkań, przemówień. Za każdym razem, gdy przybywał do ojczyzny, dawał wyraz ogromnej do niej miłości. Do końca mówił i myślał po polsku. Ostatnie słowa, cytuję, pozwólcie mi odejść do domu Ojca, wypowiedział w umiłowanym języku ojczystym. Kolejne utwory, dedykowane dzisiaj papieżowi, łączą wysoką sztukę z polskimi klimatami, motywem życiowej wędrówki, radości, liryzmu. Wejdźmy ponownie do świata muzyki i tańca, wyrażających w rytmach, barwach, w dźwiękach to, co najbardziej polskie, swojskie, tradycyjne, ojczyźniane. Młodsza grupa świerczkowiaków zatańczy dla Państwa fragment suity Tańców Księstwa Łowickiego. Z kolei zespół zatańczy fragment suity Lachów Sądeckich. Zapraszam.
Dzisiejszy koncert Świerczkowiacy papieżowi to swoista kompilacja muzyki, pieśni i tańca w hołdzie polskiemu świętemu, a także pretekst do głębokiej refleksji nad potrzebą uznania chrześcijańskich wartości. To przecież Jan Paweł II, jedyny dotąd Polak papież w stolicy świętego Piotra, uczynił ze swego życia i śmierci świadectwo wiary, nadziei i miłości. Jako Ojciec Święty w czasie 27-letniego pontyfikatu w 104 podróżach apostolskich był na wszystkich kontynentach, pielgrzymował do 132 krajów, odwiedził 900 miast i miejscowości, spotkał się bezpośrednio z milionami wiernych w najbardziej odległych zakątkach świata, odmiennych wyznaniowo i kulturowo, ucząc dialogu i tolerancji. Z tego tytułu określano go papieżem globalnej wioski. Był orędownikiem pokoju na świecie. Jako pierwszy papież przekroczył próg synagogi i meczetu, modlił się pod ścianą płaczu i ucałował Koran. W 2000 roku wykonał gest mea culpa, określany wręcz jako niesłychany. Prosił o wybaczenie krzywd wyrządzonych przez Kościół przedstawicielom innych religii. Przyczynił się do upadku bloku komunistycznego drogą porozumienia i mediacji, modląc się, aby zstąpił duch i, cytuję, odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Nigdy nie przestał być patriotą, walczył słowem o Polskę. Kiedy 13 grudnia 81 roku wprowadzono stan wojenny, papież tego samego dnia po modlitwie Anioł Pański apelował, cytuję, nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny. Jego słowa i gesty stanowiły inspirację dla demokratycznej opozycji w Polsce oraz w krajach bloku wschodniego. Wydarzeniem przełomowym w kontaktach z Moskwą, które utorowało drogę do wolności, było spotkanie Jana Pawła II z ówczesnym sowieckim przywódcą Michałem Gorbaczowem 1 grudnia 1989 roku w Watykanie. Jako następca świętego Piotra czuwał nad całym światem, ale skrupulatnie śledził losy ojczyzny także po obaleniu komunizmu, troszcząc się o kształt polskiej demokracji. Doskonale znał i interpretował sprawy rodaków, miał trafne wyczucie aktualnych problemów, akcentował wartość pracy ludzkiej i sprawiedliwości społecznej. Potrafił karcić Polaków za działania wbrew demokracji i swobody, czy za nieposzanowanie praw człowieka. W 1991 roku nie szczędził gorzkich słów. Cytuję, nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Przestrzegał przed relatywizmem etycznym, a nawet zakamuflowanym totalitaryzmem, do którego może doprowadzić odrzucenie chrześcijańskich wartości. Do końca pozostał wierny Polsce i dbał o jej pozycję na arenie międzynarodowej. Utożsamiał się z krajem lat dziecinnych, gdyż uważał i wpajał wiernym, że, cytuję, naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Jan Paweł II kochał i szanował młodzież. Zgromadził wokół siebie miliony młodych katolików na całym świecie.
stawiał przed nimi ambitne cele, zgodne z chrześcijańskim etosem. Podkreślał wagę sumienia oraz konieczności wymagania od siebie, podnoszenia się z własnych upadków i ciągłego nawracania. W Gdańsku w 1987 roku skierował do młodych takie słowa. Cytuję: każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wpajał młodym szacunek dla rodziny silnej Bogiem, stanowiącej oparcie dla człowieka i całego narodu. W 1985 roku ustanowił Światowe Dni Młodzieży, których idea przetrwała do dziś. Ojciec Święty to również apostoł miłosierdzia i wybaczania. Kiedy 13 maja 81 roku Mehmet Ali Akcza postrzelił go i ciężko zranił na placu Świętego Piotra, papież wybaczył mu, a nawet starał się o jego ułaskawienie. Swoją postawą pokazał ludzkości, że, cytuję, nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość, ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Wraz z zespołem pieśni i tańca Świerczkowiacy przenieśmy się jeszcze wyobraźnią i sercem w świat papieskich, artystycznych upodobań. Posłuchajmy pieśni Abba Ojcze, w której tytułowe określenie papieża, Abba, o silnym zabarwieniu emocjonalnym, tłumacząc z języka aramejskiego, świadczy o zażyłości z opiekunem, o cieple, ale i o wielkim do niego szacunku. Dajmy się wreszcie porwać tańcowi Krakowiak z Lajkonikiem, by przypomnieć sobie zdrowe klimaty krakowskiego folkloru i zabawy. Pożegnamy się z Państwem barką, ukochaną pieśnią świętego Jana Pawła II.
Choć doczesna pielgrzymka świętego Jana Pawła II dobiegła końca 2 kwietnia 2005 roku, pozostała pamięć, osiągnięcia i duchowa opieka papieża. Beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez Benedykta XVI, a następnie kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku przez papieża Franciszka, stał się dla nas nie tylko wzorem, ale przede wszystkim powiernikiem i oddanym, sprawdzonym przyjacielem, do którego poprzez modlitwę zawsze możemy się zwrócić o pomoc. Wierni jego zasadom, umocnieni autorytetem, zbudowani szlachetnym przykładem życia, bądźmy godnymi spadkobiercami moralnej postawy i nauki Ojca Świętego. W trudnych czasach pandemii i relatywizmu pojęć miejmy odwagę być sobą. Nie lękajmy się szukać prawdy o sobie i otaczającym nas świecie. Wypłyńmy na głębie. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, za chwilę wzruszenia, refleksji i mamy nadzieję, że całość koncertu, a nie tylko fragment, będziemy mogli jeszcze Państwu przedstawić. Dziękujemy.